Święta wielkanocne coraz bliżej. Suwalski Ośrodek Kultury zaprosił do siebie dzieci z rodzicami na wspólne przygotowywanie dekoracji świątecznych. Mamy i tatusiowie na zajęcia przyprowadziły swoje latorośle po to, by wspólnie spędzić czas nad ozdabianiem pisanek według własnego pomysłu. Dziecko się dobrze bawi, rozwija swoje zdolności, miło spędzamy czas w gronie rodziny, bo jeszcze siostra z dziećmi jest. Dzieci wszystko po kolei robią. Także i trochę tutaj jajka, później pójdziemy palemki robić, także żeby wszystkiego po prostu spróbować. To fajne spędzenie też czasu z dziećmi i inna forma, także przy takiej pogodzie, jaki mamy teraz, to zawsze jakaś tam odmiana, także i niech dzieci trochę poznają tych właśnie tradycji, tych zdobieni jaj. To myślę, że to nas tutaj ściągnęło. Zobaczyć, co tu z ciekawego właśnie też jest, jak ozdabianie jest tych jajek, także no i żeby dzieci też zobaczyły, jak to wygląda. Młodsze trochę trzeba pomóc, a starsze jak najbardziej już samodzielnie. Wielowiekowe techniki malowania woskiem świątecznych jaj nie są takie proste, jak mogłoby się wydawać z pozycji obserwatora. Młodzi kursanci po drodze do wykonania najpiękniejszej w życiu pisanki i wielkanocnej palmy napotkali sporo przeszkód. Nie wiem, jak to się dzieje, że ten wosk tak szybko zasyka. Nie wiem dlaczego. Tak, za szybko tak zasycha. Nie mam pojęcia. No ja na razie taką bitkę sobie namalowałam. No i tutaj i tory jakieś próbowałam narysować. Tutaj coś mi się poprawiło. Ciężka praca naprawdę. No, cieszymy się, że tutaj przyszliśmy. Trochę się oderwać. Ja jestem z moimi młodszymi braćmi. Tutaj robimy, z bibuły robimy kwiatki i po prostu drucikami przyczepiamy. Na czym polega największa trudność? No ogólnie chyba robienie tych kwiatków. Mimo trudności palma wyszła znakomicie. A odbywające się pod hasłem mama, tata i ja warsztaty należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Takiej frekwencji dawno tu już nie było. Jak widać, rękodzielnictwo ludowe łączy pokolenia.